Witajcie serdecznie, jestem Hiszaku i zapraszam Was do odcinka pilotażowego z serii Retro Magazyny. Dzisiaj przedstawię Wam dwa magazyny gry wideo konsole NET. Wydanie z roku 2011 z maja oraz CD Action wydanie 8, numer 8 z roku 2011. Przejrzyjmy najpierw ten magazyn. Tutaj widzimy postacie z gry Street Fighter oraz Tekken. Menusy. Na specjale gry przedstawione oraz gorączka przed E3, czyli raport przed targami gier E3, które odbywają się co roku. Rocznie oraz reklama gry Mortal Kombat z roku 2011, 21 kwietnia 2011. Nowe konsole na tegorocznym E3. Online Pass My A, czyli jesteśmy wskazani na przepustkę online, cyfrową dystrybucję i płatne, usługi sieciowe. Reklama gry Lanoir, studia Rockstar Games, znanego m.in. z GTA, Gears of War. Nigdy nie miałem okazji grać, ale podobno dobra gra. Dungeon Siege 3, też nie gram, ja w ogóle nie gram gry, są to magazyny mojego brata, które kupował, ja tylko chcę przedstawić zawartość tych magazynów. Daxin o Batman Arkham City, grałem w grę, rewelacyjna gra, polecam całą trylogię Arkham, jest Batman Arkham Asylum, Arkham City i Arkham Knight, jeżeli dobrze pamiętam. Duke Nukem Forever, czyli jeden z największych zawodów, jeżeli chodzi o gry. Gra, która powstawała 12 lat, możecie uwierzyć lub nie, ale gra ta nie sprzedała się, okazała się gigantycznym gniotem, a szkoda, bo gra pierwotnie miała wyjść w roku 2003, ale ostatecznie wyszła w roku 2012, jeżeli dobrze pamiętam, i okazała się dużym gniotem. Mass Effect 3. Nigdy nie gram, ale mój brat grał. Opis różnych gier. Różne tutaj, jak możecie zauważyć, screeny z gry. News Flash. Branżowe newsy subiektywne. Reklama Virtua Tennis 4. Shadows of the Damned. Gra wstępna. Inversion Never Dead. Alice Madness Returns, Battlefield 3, też nie grałem w ogóle w gry tego rodzaju. Głównie interesuję się grami sportowymi. Testowanie gier, no to tutaj raczej nic takiego, Amy, Knights of Amalium Reckoning, w ogóle nie znam gier, Saints Row 3, też znana gra. Znana gra Play 2, czyli gra na podstawie filmu Predator. Zróbmy sobie grę FIFA 12, którą właśnie posiadam. Posiadam akurat 12. Posiadam też wersję 2009 demówkę, ale posiadam też pełną wersję gry Mistrzostwa Świata FIFA World Cup 2002 z Korei i Japonii. Może kiedyś pokażę na kanale różne mechaniki gry, zdjęcia.
Surah Raw, Resident Evil, Operation Raccoon City, kolejna część serii gier Resident Evil, Street Fighter i Tekken, czyli różnice chyba, jeżeli dobrze widzę. Dragon's Dogma, Dead Rising 2, recenzuje co do konsoli, co do śmietnika. I tutaj mamy takie gry jak Mortal Kombat, Batman The Fear Beardley, Operation Flashpoint, różne tutaj gry. Mortal Kombat. I to jest recenzja gry z 2011 roku. To było już po upadku studia Midway. Serię przejął Warner Bros. Games. Ze studiem zapomniałem studia. Ale jeżeli dobrze... NetherRealm, tak. Warner Bros. Producer, jako producent gry. Tutaj różne mniejsze gry. Operation Flashpoint, Retriever, Portal 2, Pokémon Black and White. Pamiętam anime na Disney XD, jak leciało. Zresztą wyśmienite anime, absolutnie uwielbiam Pokémony. Najbardziej lubię oczywiście klasyczne Indigo Leech, ale lubię też bodajże już zapomniałem kompletnie. Były Wyspy Pomarańczowe później, pamiętam, i było Indigo Leech było pierwsze. Później było wiele późniejszych, zapomniałem, po prostu dawno nie oglądałem. Tomb Raider Trilogy, czyli odświeżona wersja gry Tomb Raider. Lego Pirates of the Caribbean, czyli Lego Piraci z Karaibów. WWE All Stars. Takie tam retro, New Flash. Gadżety różne. Retro Plus, czyli tutaj stare, właśnie nie wiem nawet, martwe piksele, prenumerata. I to by było chyba tyle z pierwszego, tej różne forum, omawianie różnych gier. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o magazyn Neo Plus. Teraz zajmiemy się CD Action. Jak mówiłem, numer 8 rocznika 2011. Deus Ex. Comic Con, czyli jedna z największych imprez, jeżeli chodzi o świat ogólnogrowy, komiksowy, nowe filmy się zapowiada na Comic Con, szczególnie studia Marvel i DC. Zresztą chciałbym zrobić materiał na temat filmów DC, szczególnie starych filmów z Supermanem, z Christopherem Reeve'em oraz z Batmanem Michaela Keatona. A także później Val Kilmera, później Michael Keaton się wcielał w tą postać. Jest tego bardzo dużo. Jest to eksperymentalna. To jest akurat eksperymentalna seria, więc chciałem się Was zapytać jeszcze, czy by Wam się spodobał taki format. Wargame European Escalation. Tutaj wkrótce premiery Limbo, PC, Fruit Ninja, znana gra, dosyć znana na Androidzie. Jedna z moich gier młodości zresztą, Call of Juarez, też znana gra. Znana gra ze względu na to, że dystrybutorem tej gry był Ubisoft, a za produkcję było odpowiedzialne wrocławskie studio. Kurde, właśnie mi się zapomniało, ale wiem, że to było studio z Wrocławia. Jeżeli będziecie wiedzieć, to dajcie mi znać w komentarzach. Darksiders 2, Torchlight 2, Career Commando, X-Men Destiny,
seria X-Men, z serii X-Men gra. O X-Menach też bym porozmawiał, bo dwa pierwsze filmy Briana Singera były bardzo ciekawe, bo później jakoś się to posypało i wiadomo, jak teraz czeka, zresztą tą serię reboot, jeżeli chodzi o filmy, w kinowym uniwersum Marvela. Ale no poczekamy. Na razie są problemy, jeżeli chodzi o produkcję tego filmu, gdyż nadal prawa należą do 20th Century Studios. To prawda, nadal jest włączone do Disneya, jednak po prostu nadal prawa należą do roku 2025 i dopiero później Marvel Studios będzie mogło przejąć. Głupie trochę, bo może, że i Marvel Studios i 20th Century Studios należą do Disneya, ale tak to wyszło właśnie, tak to wychodzi. Royal Quest. Dead Island, też znana gra. I to jest gra właśnie tego studia wrocławskiego, o którym zapomniałem właśnie. To jest Techland, no właśnie. Wrocławskie studio Techland, odpowiedzialne za Dead Island oraz właśnie za Call of Juarez. Później dystrybuowany przez Ubisoft. Nigdy nie grałem w Abbeworld, Space Marine, Heroes 6 nigdy nie grałem. Mimo że posiadam bodajże czwartą część tego cyklu, ale jakoś nie jestem typem gracza. Guild Wars, Call of Juarez, The Cartel. Jeżeli dobrze pamiętam, The Cartel okazał się dużym zawodem wśród fanów. Taka, to jest, coś będzie na podstawie właśnie luźne gadanie moje, bez montażu. Wszystko właśnie mówione prosto do was, więc bez żadnego montażu. Za moje pomyłki przepraszam, oczywiście. Puzzle Agent 2. Pier. Nigdy nie grałem. Ja się tylko zatrzymuję na takich grach, w które grałem mniej więcej i kojarzę. Tracks and Trailers. Mateuszowi by się pewnie podobał. Mateusz Seregorowi, zresztą pozdrawiam go bardzo serdecznie. Tapet Dead, czyli bo 2011 był właśnie rokiem, w którym bardzo dużo się działo, jeżeli chodzi o gry z wampirami. Boże, nie z wampirami, tylko z umarlakami. Właśnie dlatego też Dead Island wyszło i Tapet Dead. I Tapet Dead chyba nie okazał się dużym sukcesem, bo nikt o tym nie pamięta. Co tu mam? Harry Potter i Stygnę Śmierci, część druga. Ja w gry ogólnie nie gram, ale jestem też fanem serii Harry Potter. Pozdrawiam zresztą moją kuzynkę Zuzu, która uwielbia wręcz Harry'ego Pottera. Captain America, Super Soldier. Jeżeli pamiętam, nie jest Zimowy Żołnierz. Nie, to jest jakaś inna gra. Auta 2. Byłem w kinie na tym, na Autach 2. Ogólnie byłem na wszystkich częściach, oprócz pierwszej. Byłem na dwójce, na trójce, byłem na samolotach dwójce i byłem na samolotach jedynce. I samoloty dwójka mi się nie podobały akurat. Jamestown, A New Beginning, No More Heroes, Spear Knight, Zelda Legends. Zelda też nigdy nie grałem, chociaż też bardzo dobra seria gier. Zelda Majora's Mask, bardzo dobra gra, polecam zresztą. Chociaż kojarzę, jest Warhammera też nigdy nie grałem. Kung Fu Panda 2, Fantastic Pets. Sztuka hakowania, to akurat to już publicystyka jest. Stuknę pierwsze z cyberbroń. Indiana Jones at the Fate of Atlantis, Messiah, czego uczą nas gry. Możecie sobie zatrzymać oczywiście, jeżeli będziecie chcieli przeczytać.
Star Wars mod, mody do Star Warsów. A i w młodości bardzo korzystane to było, czyli hity na przykład tam, jeżeli chodzi o gry, czy aplikacje, czy zdjęcia, i można było za pomocą SMS-ów po prostu pobrać sobie grę. Gimby nie znają, bo aktualnie no, to już nie jest modne. Randka z PEGI 18, granie bez barier, polegli Wiedźmini. Aktualnie jestem na, będę oglądał serial Wiedźmin z Netflixa. Oglądałem już serial z Żebrowskim z 2002. Znaczy nie dooglądałem, bo mi został bodajże jeden odcinek, ale nigdy, przenigdy, dam wam radę, nigdy, przenigdy nie oglądajcie filmu, który powstał na podstawie tego serialu. Jest to zlepek losowych scen i szczerze, jak na taki budżet, który mieli, to serial jest o wiele lepszy. This is Madness, Wirtualny Agrobiznes, Ponętne Diablice, Na Luzie. Czyli Na Luzie pamiętam, że było swojego rodzaju odpowiednikiem memów wcześniejszych. Było to po prostu zbiór dowcipów. Na przykład tutaj. Nie dać się hakerom. Tu już są bardziej takie właśnie do sprzętów. Sprzętowe rzeczy. Komputery różnego rodzaju. Nettopy, Fritoxy, Chromebooki. W Chromebookach chcę sobie właśnie zakupić, bo Chromebooki właśnie są popularne ostatnio. Są tanie i po prostu zależy mi na Chromebooku, tym bardziej, że mam starego laptopa. Action Deduction. Zamówić prenumeratę na DVD. Mass Effect, Syberia, Syberia 2, Rayman Szalone Króliki 2. Posiadam grę. Fajna gra. Grałem, jak byłem młody. Ale osobiście jedynka lepsza, bo to jest zbiór minigier tak naprawdę. Więc szczerze jedynkę bardziej polecam. I to by było na tyle. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. I cóż, zapraszam was do pierwszego odcinka, który nadejdzie już niebawem na kanał. Dziękuję i do widzenia. Cześć. Zostawcie lajka, jeżeli możecie.